trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek powołanie bez rodziny, ale nie tylko tej najbliższej, także tej, którą tworzy nasza wspólnota parafialna. Kiedy sięgam wstecz do historii mojego powołania, z ogromną wdzięcznością myślę o parafii świętego Józefa, o mojej szerszej rodzinie, tak mógłbym nazwać naszą parafię. Myślę o wspólnocie księży, która tam wówczas pracowała, a która była większa niż dzisiaj, o wszystkich młodych księżach, którzy byli opiekunami ministrantów, do których należałem, o wszystkich starszych księżach i tych bardziej doświadczonych. Myślę o moich dwóch proboszczach, o księdzu prałacie Kudelskim i księdzu prałacie Imczyku, którzy byli niezwykle cierpliwi wobec nas, bardzo otwarci, ale także bardzo życzliwi. Ta życzliwość, ciepło, otwartość, autentyczność księży, którzy pracowali w parafii świętego Józefa, stały się ogromną motywacją do tego, żeby szukać także swojego powołania w życiu kapłańskim. Księża, których spotkaliśmy na drodze wówczas, a było nas bardzo wielu z parafii świętego Józefa wówczas w seminarium, byli bardzo otwarci, towarzyszyli nam w wielu momentach naszego życia, nie tylko modląc się i czytając z nami Pismo Święte, formując nas jako ministrantów i lektorów, ale także wybierając się z nami na wycieczki, grając w piłkę, spędzając z nami wolny czas. Ten czas poświęcony nam i ta autentyczność, szczera radość także z przebywania z nami, myślę, pociągnęły mnie także do tego, żeby być jak oni, żeby zostać księdzem. Parafia świętego Józefa miała także jeszcze jeden ogromny plus. Księża, którzy tam pracowali, prowadzili bardzo wiele wspólnot, wspólnot młodzieżowych i starszych. Ja należałem także do wspólnoty oazowej, w której uczyliśmy się czytać Słowo Boże, uczyliśmy się je odkrywać i modlić nim. Praktyka namiotu spotkania okazała się ostatecznie tą, która doprowadzi mnie do powołania, ponieważ Pan Bóg powołał mnie przez swoje słowo. Więc na wiele sposobów święty Józef stał się dla mnie i dla mojego powołania domem. Powołanie to także walka. Jezus często musi walczyć o to, żeby zdobyć nasze serca, po ludzku zwyczajnie oporne. I nie inaczej było w moim przypadku. Mimo wspaniałej wspólnoty księży, która była moją inspiracją, mimo wspólnoty oazowej, która także mnie wspierała, uciekałem przed moim powołaniem. Pamiętam wakacje 96 roku, kiedy trzeba było się zdecydować, gdzie pójść i co studiować. Pamiętam, jak Bóg dawał mi wówczas często słowo o powołaniu pierwszych apostołów, o rybakach, którzy zostawiają swoje łodzie na brzegu jeziora i idą za Jezusem. Wiedziałem, że to słowo dla mnie, ale mimo wszystko postanowiłem wystawić je na próbę i spędziłem wakacje tak, jak sobie zaplanowałem, a potem poszedłem na studia, które sobie zaplanowałem. Wylądowałem w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji i pamiętam pierwsze miesiące w Warszawie, fascynujące miasto, które poznawałem i studia, które wcale nie były złe, ale równocześnie z dnia na dzień, tygodnia na tydzień rosło we mnie coraz większe zmęczenie. Czułem, że opieram się komuś i czułem, że walczę z samym sobą także. Przechodząc koło kościoła akademickiego świętej Anny wiele razy wówczas, pewnego dnia postanowiłem tam wejść i pomodlić się o rozeznanie, także o słowo. I przyrzekłem Panu Bogu, że jakiekolwiek słowo teraz usłyszę, padnie, przyjmę je jako swoje słowo, słowo, które będzie moim na całe życie. Otwarłem wówczas Ewangelię według świętego Mateusza i trafiłem na słowa: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym mam moje serce, ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie moje prawo narodom. Studiowałem wtedy prawo, więc w ostatnim odruchu zapytałem Pana, czy to prawo mam zanieść narodom, ale dobrze wiedziałem, że to słowo wzywa mnie do tego, żeby zostawić prawo, zostawić te studia, zostawić Warszawę, spakować się i wrócić do Kielc. I tak rzeczywiście zrobiłem. Bóg dał mi tę siłę, żeby pożegnać się także z drogimi mi osobami, żeby zacząć zupełnie nowy etap mojego życia w seminarium kieleckim. To była najlepsza z możliwych decyzji. Pamiętam, po podjęciu tej decyzji, właściwie po przekroczeniu kroku seminarium, otrzymałem coś, czego długo już nie czułem. Pokój serca. I to jest właściwy znak tego, że jesteśmy na dobrej drodze. Bóg zdobył moje serce i wreszcie ja przestałem mu się opierać i wreszcie poczułem także pokój. A wszystkiemu także, we wszystkim pomogło mi Słowo Boże. Biblia, którą nosiłem wówczas jako dobry oazowicz ze sobą. To w Słowie odkryłem Słowo, które mnie zdobyło.